dzień wyboru. Akurat w tym pokoju siedziałem z członkiem tego zespołu informacyjnego przy prymasie, doktorem Piaskiem z Poznania. Rozmawialiśmy na temat najbliższego spotkania, jakie by. Telefon. Dzwoni do mnie kolega z pracy, zresztą członek partii, ale bardzo porządny człowiek, mówi: słuchaj, wieść jakaś w radiu usłyszałem, że Polak papieżem, ale tak nie potrafił powiedzieć kto i jak. No oczywiście człowiek zelektryzowany, ale po chwili mam drugi telefon od żony mojego przyjaciela, mecenasa Czemira, u której akurat parę dni wcześniej byłem na imieninach jej męża, kolegi Edwarda, bo to akurat były wtedy imieniny Edwarda. I ona w czasie tego powiedziała, że śniło jej się, że kardynał Wojtyła zostanie papieżem. Muszę przyznać, że ją trochę ironicznie wyśmiałem. Zresztą osoba, która nie była bardzo religijnie zaangażowana, raczej. Dzwoni, widzisz, jestem czarownica, bo jak, śmiałeś się, a tutaj, no. Więc już nie było żadnej wątpliwości, bo wtedy jeszcze nasza telewizja nie podała tych informacji. A no, za chwilę się rozdzwoniły dzwony i tak dalej. Ale przyznam się, że nie poszedłem wtedy do kościoła, bo właściwie cały wieczór spędziłem właściwie przy telefonie. Przy telefonie rozmawiając z moim przyjacielem, takim bardzo czynnym działaczem emigracji z Londynu i tamtejszych środowisk katolickich. Bo co się okazało? Natychmiast do nich telefony, bo tam środki przekazu o kardynale Wojtyle wiele nie wiedziały. No a on też niewiele wiedział, więc do mnie, żebym mówił co. No więc z jednej strony szukanie od znajomych wiadomości bliżej, no bo trochę miałem, ale tam chodziło o to, żeby bardzo było możliwie tego wszystkiego najwięcej. Wiem, że jedno mówił, że zaraz zjawili się sąsiedzi, bo to był zamożny człowiek ładny z rezydencji. Anglicy byli bardzo pozytywnie nastawieni, tylko nie ze względu na to, bo katolicy i tak dalej, tylko że wreszcie nie Włoch. Dla nich Włoch, papież to już jest wszystko, więc to, że to nie Włoch, to wzbudziło szczególną sympatię. A przez noc organizowano na Ealingu, to taka dzielnica, gdzie bardzo dużo Polaków i tam jest Kościół Polski. Rano od razu miała być wielka dziękczynna msza z zawiadomieniem, z uczestnictwem telewizji brytyjskiej i tak dalej. Znów chodziło o to. I księdzu proboszczowi też chodziło, bo przecież każdy proboszcz to specjalnie no wiedział. No więc, że tak powiem, było ściąganie różnych takich czy innych, co można było informacji. To właściwie tak sobie przypominał, że ten wieczór był dość pracowicie spędzony. Niestety nie było nawet szans, żeby przyjść, bo ludzie wtedy bardzo dużo przerywali. Wiadomo, że kościoły były, nie zostały na całą noc otwarte, prawda? Więc to jest ten pierwszy moment. Wtedy Więź, miesięcznik Więź, rozpisała taką ankietę. To jest cały numer Więzi. Nasze oczekiwania w związku z tym, że Ojciec Święty dochodzi do... Moja wypowiedź była związana z moim patrzeniem na sprawy polskiego kościoła. Nie zawsze takie jak Więzi. Bo podniosłem tam pierwsze, że tyle te środowiska krytycznie mówią o polskim kościele.
Nie chodzi o samo uwielbienie, ale jednak to, że ten Kościół wydał kandydata na Ojca Świętego, to świadczy, że są w nim wartości, nie tylko, bo to władze wtedy był taki nacisk, żeby, że tak powiem, tworzyć wrażenie naszej pewnej słabości. To był pierwszy moment i druga uwaga, która się spełniła w nieoczekiwanym zakresie, to jest, mówię, że to jest duchowny z Kościoła, gdzie życie religijne, pobudzanie tego życia, przeżywanie wiąże się z olbrzymimi zgromadzeniami wiernych. Nasi hierarchowie przemawiają do wielotysięcznych tłumów. To jest specyfika naszego Kościoła. I że to jest sprawa, jak to przekonanie, że Ojciec Święty tą praktykę, to co budowało pozycję Kościoła w Polsce, to trzeba oczekiwać, że przeniesie na, że to będzie jakimś elementem jego posługiwania. I to się sprawdziło. W pierwszej chwili trudno było, no był po kilku dniach pewna już taka wymuszona rezygnacja władz, bo zdecydowały się na to, że będzie cała uroczystość ingresu przekazywana przez radio i telewizję. To się wahało. Kto przeżywał ten czas, to wie, że miasto opustoszało. Wszyscy patrzyli, jak to się odbywa. To było pierwsze wielkie przeżycie. Druga sprawa, przyjazd Ojca Świętego. Był taki dyrektor generalny Urzędu do Spraw Wyznań, znany pan Merker, z którym później w rokowaniach na temat ustawy o stosunku państwa do Kościoła, ja byłem w tym jako jedyny świecki ze strony episkopatu, poznałem go, człowiek bardzo inteligentny, o dużej wiedzy, ale był chyba lektorem Komitetu Centralnego i opowiadano, że było takie spotkanie, gdzie pytali go, spotkanie, prawda, bo to było dla aktywu partyjnego, czy zgoda na przyjazd, czy to nie jest rzecz za bardzo ryzykowna i tak dalej. No, on powiedział, że być może, że to jest w istocie, jak to się mówi o tym, jak jest powódź czy inna, to jest klęska żywiołowa. Więc mówi, no to jest chyba klęska żywiołowa, ale obronić się to przed klęską trudno. Tylko w jednym roku dwie klęski takie to jest bardzo duże obciążenie, bo druga klęska to była akurat wtedy zima tysiąclecia, prawda? Pamiętam taki moment, to była chyba druga połowa lat 60. Do Warszawy przyjeżdżał z wizytą oficjalną generał de Gaulle. Do prymasa ambasador zjawił się, że de Gaulle chciałby się z prymasem spotkać, więc oczywiście bardzo, gdzie, czy po mszy w katedrze warszawskiej, czy w Częstochowie będzie i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że strona rządowa Gomułka postawiła absolutnie, że w ogóle spotkanie z prymasem w jakichś takich warunkach, no to rezygnacja z samego przyjazdu. I wtedy de Gaulle się, później mu to wypominano, załamał, napisał do prymasa przez, to jest wszystko referował nam prymas. Napisał list, że zaprasza go, będzie wydany przez niego taki, jak
to się tam nazywa, Raut czy coś, w Wilanowie, bo jak wiadomo wtedy siedzibą de Gaulle'a władzę urządziłem w Wilanowie, nawet tam przebudowano jedno łóżko, żeby było dłuższe, żeby się zmieścił. No, prymas odpowiedział, że niestety, ale on na żadnych, mimo to, że gwarantował, że będą mogli w osobnym pokoju w cztery oczy porozmawiać, ale że nigdy nie był i nie zamierza być na żadnej oficjalnej uroczystości z władzami, bo to przecież tam była cała rządowa ekipa i dlatego niestety nie będzie warunków na spotkanie. To było dla de Gaulle'a ze względu na pozycję również w opinii publicznej no bardzo rzeczą niekorzystną i bardzo się i sądził, że pewną rekompensatą, że tak powiem, będzie to, że będąc w Krakowie, w programie było zwiedzanie katedry na Wawelu, spotkanie z kardynałem Wojtyłą, bo to już był czas, kiedy Wojtyła był kardynałem. Tymczasem na schodach katedry wita de Gaulle'a kanclerz Kurni, przepraszając, że akurat ksiądz metropolita wyznaczył wcześniej wizytację parafii i nie może być i on służy oprowadzeniem po katedrze. Dostałem później numer Parimacza, znanego, prawda, tygodnika francuskiego. Już tytułu nie pamiętam, ale było poznaczone wyraźnie, że klęska generała, no, nie był może zbytnio ten tygodnik przychylny de Gaulle'owi, a chwała prymasowi. Oczywiście o co chodziło? No, chodziło o to, że ugiął się przed żądaniem Gomułki, no ale specjalnie podkreślono ten epizod krakowski. To nam prymas przedstawiał, no, żeby w jakiś sposób, no, żebyśmy mieli wyobrażenie o tym, że puszczane ze środowiska krakowskiego, szczególnie wokół tygodnika, wieści o rzekomym napięciu między nim a prymasem. Zresztą wiadomo, że władze zgodziły się na nominację, bo wtedy musiały władze się zgodzić. Było trzech kandydatów i wskazać. Władze liczyły na to, że między tymi dwoma hierarchami może dojść do napięć i że będzie to można wygrywać. Jeszcze wieści bezpośrednie o kardynale Wojtyle z okresu jego rządów w archidiecezji metropolii krakowskiej miałem od swojego przyjaciela, mecenasa Andrzeja Rozmarynowicza. To on był znana rodzina chadecka krakowska i on był doradcą kurii krakowskiej. Przez cały okres, jak tam panował, że tak powiem, był ordynariuszem Wojtyła i miał z nim cały szereg zetknięć. Więc pamiętam opowieści z okresu znanych wydarzeń w Nowej Hucie, prawda, zniesienie krzyża, gdzie miał być kościół katolicki, zajścia, bo zgromadzenie się olbrzymich rzesz, prawda, które nie chciały się na to zgodzić, to były znane rzeczy, które wydarzenia, jedno z takich bardzo charakterystycznych z okresu PRL-u i zdecydowana postawa kardynała Wojtyły, który z jednej strony
starał się unikać jakichś, prawda, no, prowadzenie do jakichś napięć, ale w momentach zasadniczych nie było z jego strony nigdy kapitulacji. Takich momentów zresztą było i więcej. Pamiętam, opowiadał, jak któryś z ksiądz z parafii pod Krakowem, no, wielkie podatki nakładano, on najpierw płacił, później nie, więc kolegium karno-administracyjne powiedział, już nie płacę, zgłosił się do aresztu i wtedy zjawił się Ojciec Święty w parafii, nieustanne modły za aresztowanego, tysiące ludzi non-stop, po dwóch dniach wypuścili, czy po jednym dniu księdza. Więc takie, prawda, pewne posunięcia, gdzie się sam zaangażował, a naturalnie konsekwencje w momencie, kiedy zjawia się, no, o takim prestiżu ordynariusz, no, to dla władz bardzo niekorzystna sytuacja. W roku 91, jak była pielgrzymka, byłem ministrem sprawiedliwości. Jak wiadomo, wtedy w ramach pobytu po odprawieniu mszy świętej w Płocku, Ojciec Święty nawiedził więźniów w więzieniu płockim. To ciężkie więzienie. Wyroki ponad 10 lat. Wyprowadziliśmy wszystkich więźniów, to tylko trzeba było odseparować tych, którzy mieli jakieś psychiczne, prawda, zastrzeżenia były co do ich stanu psychicznego, przenieść do innych więzień. Ale tak, na podwórcu więzienia kilkuset więźniów zasiadło. No, naprzeciwko była taka trybuna. Ojciec Święty jak zwykle spóźnił się prawie o półtorej godziny. Go wstrzymywali po kolejnych tych. No i ku wielkiemu zaskoczeniu, zanim się z nami przywitał i tak dalej, od razu wszedł w tłum tych więźniów siedzących. No, obstawa była trochę zaniepokojona, no bo zawsze tacy ludzie to nie wiadomo, ale wrażenie, no, nikt zrobiło to niesamowicie, prawda? Wszyscy na klęczki i tak dalej. Ci więźniowie. Tak. No a później ja, jako gospodarz, że tak powiem, tego lokalu, witałem Ojca Świętego razem z szefem Centralnego Zarządu Więziennictwa, doktorem Moczydłowskim i naczelnikiem więzienia. No wiadomo, to w tekstach jest drukowane, prawda, ówczesne wystąpienie Ojca Świętego do więźniów. Ja w jednej z tych późniejszych wypowiedzi w ankiecie w kolejnej więzi, zaraz więźnie, może to jest nie to chyba taki tom, który ojciec, ksiądz prałatnie Węgłowski przygotował, zwróciłem uwagę, że no, ze względu każdy patrzy z punktu widzenia tej dziedziny, w którym w życiu bierze udział, na ten wyjątkowy wkład tego pontyfikatu w rozwój katolickiej nauki społecznej. Bo z jednej strony, jak był przełom u nas, koniec PRL-u, odzyskiwanie niepodległości, to w pierwszym okresie na wszystkie strony wymieniano katolicką naukę społeczną. A później został odwrót. Zaraz po, na pierwszym kongresie Kongresu Liberalno-Demokratycznego partii Tuska, premiera, usunięto z programu zdanie dotyczące katolickiej nauki społecznej. Przecież w pierwszym okresie
w tym PPS-ie Jana Józefa Lipskiego też była wzmianka o tej nauce. Później to wyparowało. Ale później zaczęło to nawet wyparowywać w enuncjacjach ku, które oficjalnie przyznawały się do chrześcijaństwa i tak dalej. Jakoś poprawność polityczna, no, bo Kościół się nie ma zajmować polityką, ale przecież Christi Fidelis Laicio, powołaniu świeckich w Kościele i świecie, mówi wyraźnie, że to jest co innego wciąganie autorytetu Kościoła, ale ustęp 42 mówi wyraźnie, że każdy katolik musi uczestniczyć w życiu politycznym, ponieważ to jest dążenie do realizacji dobra wspólnego. Że oczywiście to nie znaczy, że to jest w partii politycznej, to może być w dziedzinie wychowawczej, w dziedzinie gospodarczej, w różnych dziedzinach, ale od udziału w tym życiu społecznym i próby wprowadzania wartości społecznych, jakie tkwą w nauce katolickiej, nie może się separować. I to jest dla mnie takie bolesne, że okres pontyfikatu, który jest bogaty w szereg dokumentów z tego zakresu, równocześnie u nas ta tematyka właściwie nieomal jest nieobecna. Nieobecna również w homiliach i tak dalej. Tu niestety myślę, że nie zachowujemy wierności temu, co głosił Ojciec Święty. Niewątpliwie w całym tym okresie pontyfikatu taki moment najbardziej dramatyczny, no poza samym okresem już umierania Ojca Świętego, ale to było zjawisko, że tak powiem, naturalne. Taka jest kolej rzeczy. To był zamach na placu przed Bazyliką Świętego Piotra. I moment był o tyle dramatyczny dla nas, że przecież w okresie, to jest pierwsze półrocze, pierwszy rok Solidarności. W tym okresie przekonanie, że pozycja Ojca Świętego, który swoje sympatie, swój stosunek do Solidarności okazywał w sposób jawny i w tym samym okresie śmiertelna choroba prymasa Wyszyńskiego, no, to był okres niesamowicie dla ludzi związanych wtedy z tym życiem publicznym, niesamowicie takiego wstrząsu i pełnego obaw, prawda? Ale równocześnie jakiś, myślę, że wtedy był taki zryw modlitewny w naszym społeczeństwie. Pamiętajmy, że w czasie tej choroby odbywa się pogrzeb prymasa Wyszyńskiego. Przyjeżdża kardynał Casaroli, prawda, prowadzi, a jeszcze wiadomość, też taka rzecz, która budziła no, bardzo takie wstrząsające uczucia, że Ojciec Święty po tym wypadku, w tym stanie, kiedy był jeszcze stan bardzo ciężki, odbywa jeszcze krótką rozmowę telefoniczną z prymasem, który wiadomo, że już jest jego ostatni czy przedostatni dzień. To jest taki zestaw faktów, który musiał poruszać no, do granic skrajnych
granic. Równocześnie jednak no jakieś takie poczucie czegoś wyjątkowego, że właściwie w cudowny sposób następuje ocalenie, bo przecież to jest kwestia, jak mówiono, milimetrów czy centymetrów, tam gdzie ta kula, kula trafiła. Jak wiadomo, Ojciec Święty łączył to później z opieką Matki Boskiej Fatimskiej, prawda? To jest okres wielkiego jakiegoś społecznego przygnębienia, mimo że to jest czas. Czas solidarności, więc czas szalonego ożywienia społecznej aktywności w Polsce. Trzeba powiedzieć, że okres tych wydarzeń tragicznych, śmierci Ojca Świętego, prymasa, to był okres pewnej zapaści na odcinku również ruchu Solidarności, bo to było po czasach, prawda, wielkiego napięcia związanego z wydarzeniami w Bydgoszczy, prawda, no co prawda to koniec marca, kiedy po tym pobiciu Rulewskiego i innych działaczy grozi wybuch strajku powszechnego, obawa interwencji radzieckiej i tak dalej, a równocześnie to jest najwyższa mobilizacja społecznej, że tak powiem, determinacji ruchu Solidarność po tym porozumieniu warszawskim tak zwanym. Następuje pewien odpływ tych nastrojów i to się w tym momencie kumulacja jeszcze z tymi dwoma wydarzeniami. Ale myślę, że jednak o załamaniu to byłoby mówić za dużo. Trzeba powiedzieć, że pogrzeb prymasa Wyszyńskiego, na którym uczestniczą wszelkie władze, które go zwalczały, znów to niesamowite, olbrzymie, wielkie zgromadzenie Polaków wiernych. Znów to nie tylko jest przygnębieniem, ale wiarą, że jesteśmy tym połączeni. Co więcej, no już po tych pierwszych dniach modlitwa w kościół, ale jest to przekonanie, że jednak Ojciec Święty żyje. Że teraz tylko czekamy wieści, jak przebiega. Wydaje mi się, że w jakiś sposób, przynajmniej ja sobie nie przypominam nastroju, pesymizmu, że właściwie można liczyć, że Ojciec Święty odejdzie z tego świata. Jest jakieś takie generalne, że tylko kiedy, jak wróci do zdrowia. To nie był nastrój, że nie wiadomo, co będzie. Tak. Oczywiście po tym pierwszym trudno było sobie przyjąć i wyobrazić w naszych warunkach, że może się wydarzyć to najgorsze. Trzeba powiedzieć, że każda wizyta Ojca Świętego w okresie stanu wojennego to była wielka manifestacja, że ten ruch, który powstał w roku 80, trwa. Pamiętam, jak była msza na stadionie, jak tutaj godziny płynęła fala ludzi przez wiadukt mostu Poniatowskiego. Byłem zresztą na, w sensie przeżycia, to mszę na stadionie najgorzej wspominam, bo to były takie przepychanki, takie ten, że człowiek ledwo był
żywy, to nie było dobre miejsce. To te inne były później, znów było na placu Piłsudskiego, to już ta jedna z ostatnich, później ta przed Pałacem Kultury, tutaj no to, a to była, tam była podobno olbrzymie rzesze i tak dalej, ale myślę, że ten pomysł, żeby to było, nie był trafiony. Więc trzeba powiedzieć, że samą uroczystość i to z tych wszystkich pielgrzymek wspominam. To otoczenie, to wszystko, co się działo, nie sprzyjało. Ale natomiast ten przypływ ludzi, który tutaj się widział, później to przy tym rozładowaniu, to robiło wrażenie. Okazuje się, że wszyscy jesteśmy po tej stronie. Bo Polacy w czasie stanu wojennego, powiązanie elementu religijnego z narodowym, no tego rozdzielić nie było można. I co więcej, wychodząc z tej szkoły prymasa Wyszyńskiego, on zawsze twierdził, że Kościół jest od 1000 lat wszczepiony w życie narodowe polskie. To nie było to, że trzeba rozdzielać. Nie. To była ta różnica, prawda, tego minimalizmu tak zwanego katolickiego, który, że teraz to tylko musimy, że tak powiem, wiara i tak dalej w oderwaniu od związku z pewnym życiem, żeby przetrwać i ją przechować. Przeciwnie, uważał, że ścisły związek z życiem da właśnie nam przetrwać. I to taka postawa była, takie myślenie, że tak powiem, odczuwanie, myślę, że podstawowych rzecz społeczeństwa. Ojciec Święty w swoich wypowiedziach wspominał również powstanie warszawskie, bo nawiązywał do wielkich wydarzeń naszej historii. Ale ja to odczuwałem jako przedstawienie wartości tej gotowości poświęcenia się, poświęcenia, zaryzykowania siebie dla jakichś wartości. Nie odniesienia się do takich dyskusji dotyczących samego zjawiska, jego politycznej oceny czy innych, tylko to było odniesienie się do postaw człowieka w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach wierności rodzinie, narodowi. Prymas to bardzo ściśle podkreślał, prawda, że rodzina jest na tym, to rodzina i naród to są te dwie społeczności naturalne. Prawda? To było w jego nauce w pełni obecne. Mówił, że naród jest tym głównym środowiskiem, w którym rodzi się kultura, a nie można osiągnąć pełni życia. Osiąga się tą pełnię życia tylko poprzez kulturę. A ta kultura jest przede wszystkim kulturą narodową. Myślę, że to jest bardzo ważne, że Ojciec Święty obecność religii, wiary umieszczał w realnym życiu. To jest to, że prawda, pojęcie bliźniego to nie jest tylko bliźni ktoś, bo idę ulicą, ktoś się potknął i tak dalej. Oczywiście pomagam, to jest obowiązek i tak dalej. Ale pojęcie bliźniego to jest ta przypowieść o talentach. Mam określone talenty i je muszę
znał wszystko, co mogę świadczyć, a przecież naród to nie jest tak, jak chciał, prawda, Mussolini czy inni, że to jest niezależny od ludzi pewien samodzielny byt, podmiot i tak dalej. To jest nic innego, tylko to jest grono bliźnich. Tych, to jest ta nauka katolicka Ordo Caritatis, porządek miłości, że najbliżsi mnie są ludzie z rodziny, że później tej szerszej społeczności, prawda? Bo to są ci, dla których mogę realnie w tym momencie, rzeczywistość mnie postawiła w miejscu, czasie. Wolna wola to nie znaczy, że ja sobie wybieram. Ja jestem zdeterminowany, ale czym zdeterminowany? Że żyję w określonych warunkach i swoje zadanie życiowe w tych warunkach muszę spełniać. Mogę bardzo współczuć jakimś tam, prawda, mieszkańcom Nowej Gwinei czy gdzieś, ale jeżeli nie jestem misjonarzem, nie mam powołania misjonarza, to działam w tym środowisku, z którym się stykam, prawda. I tu jest takie znane zdanie filozofa chrześcijańskiego, chociaż nie katolika, Karla Jaspersa, który mówi, że człowiek jest nie tylko faktem, ale i zadaniem do spełnienia. Fakt to jest, że się urodził, ale ma swoje talenty i inne, ma swoje zadanie do spełnienia. I ja, oczywiście to są już tylko takie moje patrzenie, myślę, że tak Ojciec Święty wskazując, tak wskazywał, że każdy powinien, nie może być obserwatorem. Musi spełniać swoje zadanie, co do którego no, został wyposażony przez fakt, że się stał. Oczywiście każdy ma inny zakres możliwości i tak dalej, ale wykorzystanie tych możliwości w życiu to jest zawsze spełnienie zadania, które jest, jego wartość jest niezależnie od rodzaju zadań taka sama. Obecny papież Benedykt samym wyborem swojego imienia nastawił się na jakieś pobudzenie Europy, która jest w sensie religijnym w pewnej zapaści. Tak Jan Paweł II był przede wszystkim nie tylko papieżem czującym się Polakiem, ale papieżem całej ludności, całego świata. To jego główna cecha to było to zaangażowanie w duszpasterstwo. Bo on tą drogą starał się jakoś obudzić. On rozumiał, że jak czujemy wkoło siebie innych wierzących i tak dalej, to to bardzo wzmacnia naszą obecność, naszą przeżycie, nie tylko w sensie emocjonalnego, oczywiście, że jest pewien moment emocji, ale że z tego coś trwałego zostaje. I co więcej, wiemy, że świat, przecież prześladowania religijne, to nie jest rzecz z jakichś zamieszłych czasów. To właśnie w tym świecie, bo Europa jest zobojętniała. Ona, owszem, na odcinku pewnym odcinku intelektualnym innym, to ona stara się być bardzo laicka, prawda, Francuzi i tak dalej. Ale to nie są te prześladowania w sensie takim bardzo czysto fizycznym, prawda, ludzie, którzy są męczennikami, ale przecież jeździł po krajach mahometańskich,
że te rzeczy są nieraz na porządku dziennym, prawda? I do tych chciał wzbudzić też pewne postawy wśród tych, no, którzy, tak myślę, którzy prześladują, powiedzieć im, mimo wszystko traktuję was jako braci. Chociaż my często sobie nie zdajemy sprawy, że cywilizacje pozachrześcijańsko to często dla nich pojęcie miłości bliźniego jest czymś obcym. Miłość to jest w ramach swojej grupy zamkniętej. Ale myślę, że papież chciał to przekonanie o tym, że każdy jest tym bliźnim, wynieść tylko również poza sferę naszej kultury, naszej cywilizacji. Bo nam się wydaje, że to jest coś oczywistego, każdy jest bliźnim. To wcale nie jest oczywiste dla w różnych cywilizacjach i w różnych kulturach. Myślę, że ten moment duszpasterski był zdecydowanie wiodący. Stąd również tyle tych wypowiedzi i dokumentów dotyczących problematyki tej społecznej. Przecież choćby encyklica K, która mówi o powołaniu i pokucie. W tej chwili tytułu dokładnie. Gdzie mówi o ludziach, którzy, że to jest grzech społeczny. Ludzie, którzy mówią, że nie ma co wpływać, bo i tak nie ma szans, żeby coś zmienić. Którzy szukają całego szeregu usprawiedliwień, że nie angażują się w sprawy życia społecznego, w sprawy bliźnich, tak to nazywa to grzechem społecznym. Bo to nie znaczy, dobro to nie jest jakaś fikcja, że my nie zmienimy świata. Oczywiście, że każdy z nas indywidualnie nie zmieni. Ale dobro to jest każdy uczynek. Każdy dobry uczynek. Uczynek nie tylko w stosunku do innego człowieka, ale również i do społeczności, bo to się odbija w konsekwencji na sytuacji indywidualnego człowieka. I myślę, że ta jego nauka zmierzała, żeby wskazać każdemu na postawę czynną, że nawet jak mamy do czynienia z zakonem kontemplacyjnym czy innym, czy boleścią, prawda, spotykał się tak chętnie, właściwie wszędzie będąc chorymi i tak dalej, tłumaczył, że i im, że to dzielne znoszenie tej sytuacji też w sensie, prawda, nauki katolickiej, ono ma sens, że spełnia się jakieś zadanie. Ostatnie spotkanie to było to smutne spotkanie, bo wówczas, nie wiem z jakich przyczyn, prezydent Kwaśniewski zatelefonował do mnie i zaprosił mnie do składu tej ścisłej oficjalnej delegacji, w zasadzie to były grupy 5-osobowe, no ale nasza była zdaje się 6 czy 7 osób, no ze względu na to, że Polska, więc udało się to załatwić pani ambasador Suchockiej. Oczywiście byli kilkudziesięciu parlamentarzystów, no olbrzymie rzesze Polaków. Ale oni mieli gdzie indziej, że tak powiem, na placu, a myśmy byli bezpośrednio obok trumny w tych rzędach, prawda? Prezydenci głowy państw w pierwszym rzędzie, a kilka rzędów dalej, prawda, poszczególne delegacje, no Polska zresztą
w jakiś sposób ze względów na związki z Ojcem Świętym uprzywilejowana. To było też bardzo takie wzniosłe przeżycie, szczególnie jak się spojrzało, że cały plac tonął przede wszystkim w polskich flagach. No, były i rzeczy, które jakoś ze względu na nasze zwyczaje, nasze spojrzenie na to trochę drażniły, bo na przykład jak podniesiono trumnę, żeby już wnieść do bazyliki na całej oklaski. No, trochę to wiem, że to było takie mieszane uczucia wywołało.